Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym Szama Vlogu. Jestem pod barem Mlecznym Miś przy ulicy Nadrzecznej koło stawu zalewu Pasternik. No i co? Mam nadzieję, że zjem tutaj pysznego kotleta schabowego z ziemniaczkami, może jakaś surówka, ale to zobaczymy jaka będzie. Póki co wbijamy do środka. Pierdut. I proszę bardzo, jest wielki miś jak od Barei. Naprawdę jest ogromny, chyba ze 3 metry, 3,5. Może nie, co ja gadam. Tutaj jest ze 4 metry. Jest to słomiany oczywiście, a drugi mniejszy, misio królik właściwie, jest tutaj przy wejściu. A proszę bardzo, dworzec się buduje. A tu, proszę bardzo, mordeczki, gadżety prosto z epoki, z PRL-u. Tak jak w filmie Miś, przykręcone miski, widelec i łyżka na łańcuchu, taka bańka na mleko, kieliszki, to chyba kieliszki do jajek są. Taka oldschoolowa waga, gdzieś jeszcze jest, akurat u mnie na chacie taka. No i telefon, a tutaj proszę bardzo, zdjęcia Starachowic z PRL-u. O, dworzec, tutaj dworzec zachodni chyba, tak. Mordeczki, proszę bardzo, kotlet schabowy w kształcie serca, ziemniaczki z koperkiem i cebulką, surówka. Z samej marchewki, nie, przepraszam, z marchewki i koperku, no i kompot. A, tutaj czapeczka. Jako oczywiście tło. Idealnie, kurde. Za chwileczkę zabieram się do konsumpcji. Już mam ślinotok. Okej, mordeczki. Nie mogłem się tego doczekać. A tu przyszedł, proszę bardzo. No, kotlet w kształcie serca. Najpierw spróbuję surówki. Wziąłem pół porcji. Soczysta, słodziutka. Petarda. I teraz dla prawdy. Zobaczcie. Nie jest bardzo dużo panierki. Jest sporo mięska. Nie jest rozklepane na naleśnika. No, mordeczki, nareszcie, idealnie przyprawiony kotlet. Miejscami jest tutaj bardziej rozklepany, miejscami mniej. Oczywiście tutaj będzie trochę bardziej spieczony, ale to raczej nie powinno wpłynąć na cały kształt. Teraz kompocik. Truskawkowy, ale troszeczkę... Niestety trochę według mnie rozwodniony. Niestety muszę odjąć jeden punkt za kompot, ale to nadal jest wszystko przepyszne. Teraz pora spróbować surówki, ale z koperkiem. O kurde, tego ja się nie spodziewałem. Zaskakuje to smaczne. Teraz spróbuję z tego najbardziej spieczonego końca. Dawno tutaj nie byłem, znaczy dawno nie nagrywałem tak to.
wiadomo, się już działo, ale no tutaj trochę więcej jak widzicie pawilki. Jak słyszycie, klienci są. Mordeczki. Bardzo dobrze akurat przyprawiony kotlet. Nie jest przeprawiony, bo szczerze mówiąc, jadłem też takie, które po prostu nie czuć było smaku mięsa. Tylko po prostu smak przypraw. Naprawdę polecam, jak jecie mięso, jak lubicie akurat polską kuchnię, szczególnie schabowe, wpadajcie tutaj do Misza. Ok, mordeczki, czas na podsumowanie. Troszeczkę mnie przerosła akurat ta słowa. Tego już nie będę kończył, bo zatankowałem pod korek. W smaku schabowy, naprawdę przepyszny, rewelacja. 9 na 10. 9 na 10, naprawdę. Ja po prostu lubię, jak jest jeszcze trochę czosnku granulowanego. Przynajmniej tak, akurat babcia robiła. Ziemniaczki przepyszne, do tego okrasa właśnie z cebuli. Bardzo dobra ta... Pardon. Bardzo dobra surówka. Szczerze? Łączna nota. Mimo tego, że kompot był trochę wodnisty, to uwaga, daje 8,5 na 10 w mojej nowej skali. No, po prostu jakoś ten kompot trochę zbyt wodnisty był, przynajmniej jak dla mnie. Ja wolę bardziej intensywny. No ale co? To jest oczywiście moja subiektywna ocena, moja bardzo subiektywna recenzja. Jak chcecie sprawdzić, jak lubicie kuchnię polską, jak lubicie schabowe, wpadajcie tutaj na ulicę Nadrzeczną, stary budynek dworca, Starachowice zachodnie. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Żółwik, pierdut.